Cześć, wiecie gdzie jesteśmy? Na lotnisku jesteśmy. Liczyliśmy. Minęło 9 miesięcy. Brzemienne 9 miesięcy. I w końcu się urodziła nowa podróż. Urodziła się nowa podróż. Jesteśmy w trasie. Przeszliśmy trzy kontrole. Dokładnie trzy. Jeszcze jedną. I po tej jeszcze jednej lecimy. Szanowni Państwo, prosimy już o zajęcie swoich miejsc. Ladies and gentlemen, please take your seats. Thank you. Take your seat. Thank you. Drodzy Państwo, to jest ten moment. Przez ostatnie miesiące głód podróży tak dał nam w kość, że gdy przywrócono loty, od razu spakowaliśmy walizkę i ruszyliśmy w drogę. W 3 godziny przelecieliśmy 2000 km. Po wylądowaniu tak się ucieszyłem z bycia w ciepłym miejscu, że chciałem ucałować płytę lotniska. To jak? Dacie słupka na dobry początek? Wybierając kierunek podróży mieliśmy tylko 3 warunki. Po pierwsze dostępne loty, po drugie dużo słońca, a po trzecie ładne miejsce, które lubimy. Był też 4 warunek, nieoficjalny. Podróż nie musiała kosztować miliona monet. Po zsumowaniu padło na Barcelonę, bo kochamy to miasto i moglibyśmy tam wracać co roku. Kamera mnie bierze? Bierze. W następnym odcinku pokażemy Wam nasze ulubione miejsca w Barcelonie. Ale najpierw nasze nowe odkrycie, oddalony o 60 km od tego miasta klasztor Montserrat, położony na skalistym masywie górskim o tej samej nazwie. W drodze na górę Montserrat stawaliśmy przy miradorach, czyli punktach widokowych. Czuliśmy się trochę jak wypuszczeni z klatki. Cieszył nas każdy kwiatek, śpiewający ptaszek, zapachy i słońce, którego po tak długiej zimie nam mega brakowało. Cześć! Jesteśmy gdzie? W Montserrat. Jesteśmy w Montserrat. Jesteśmy w Montserrat. Już nie mów, że jesteśmy, bo za każdym razem zaczynasz, jesteśmy Dobra. W Montserrat. Cześć, jesteśmy w Montserrat. Cześć, jesteśmy w Montserrat. Klasztor jest tam. Oto, to jest klasztor. A tu jest wyrąbista skała, ze szczytu której podobno widać całą Katalonię. Montserrat, czyli inaczej opactwo Matki Bożej, leży na zboczu najwyższej góry na nizinie katalońskiej. Te formacje skalne niektórym przypominają zęby piły. O, pani redaktor dorabia jako fotograf. Masyw Montserrat należy do najpiękniejszych miejsc w otoczeniu Barcelony. Wiele osób przyjeżdża tutaj, aby zobaczyć zjawiskowy wschód słońca, którym my przespaliśmy. Oglądacie kanał TraveLOVE. Do Montserrat możecie dotrzeć na kilka sposobów. Pociągami z Barcelony, które podjeżdżają pod sam klasztor, albo samochodem, który zostawić trzeba na przyklasztornym parkingu. Możecie też skorzystać z kolejki linowej lub zębatej, która dociera niemal na sam szczyt. Jeśli przyjedziecie tu autem, to opłata za parking wynosi 6,5 euro za cały dzień. Montserrat to miejsce kultu Czarnej Madonny, z którą zapoznamy Was nieco później. I jednocześnie drugi co do wielkości ośrodek pielgrzymkowy w Hiszpanii, zaraz po słynnym Santiago de Compostela, do którego prowadzą te wszystkie szlaki z muszelką. Z powstaniem sanktuarium wiąże się wiele legend, ale faktem jest, że pierwsze eremy zakonnicy urządzili gdzieś o tam, w grotach skalnych, a dopiero w X wieku biskup zezwolił na budowę klasztoru. Dzisiaj Montserrat to bardzo ważny ośrodek religijny, historyczny, ale także turystyczny. Otaczające klasztor i pobudzające wyobraźnię kształtem bajeczne skały zachęcają do pieszych wędrówek i zdobywania najwyższego szczytu w okolicy. Bo Montserrat to nie tylko klasztor i góra, ale ogromny rezerwat przyrody z wieloma szlakami pieszymi. Oprócz turystów i zwiedzających, na górę przybywają rokrocznie tysiące hiszpańskich młodych par, które w zgodzie z katalońską tradycją proszą tu o błogosławieństwo na nowej drodze życia. Montserrat to nadal czynny męski klasztor benedyktyński, w którym żyje około 300 mnichów. Centrum kultu stanowi tu czarna figura Matki Boskiej, która swój kolor zawdzięcza podobno sadzy z tysięcy wypalonych w kościele świec. Stąd też nazywana jest Czarną Madonną, choć ja wolę miejscową, potoczną wersję La Morenita, czyli Czarnulka. Możecie tu zajrzeć również do muzeum, które gromadzi zbiory historyczne i dzieła sztuki. Wśród eksponowanych obrazów zobaczycie płótna El Greco, Caravaggia, Moneta czy Picassa. Czyli w skrócie gratka dla fanów malarstwa. W Montserrat znaleźliśmy wiele zakamarków do kontemplacji spokoju i ciszy tego miejsca oraz bardzo wolno płynącego tu czasu. Urzekła nas ta okolica i położenie klasztoru. Jeśli kiedyś będziecie w pobliżu, to musicie tu wpaść. W klasztorze jest też restauracja w ikeowskim stylu. Podobny patent widzieliśmy w Mont Saint-Odile we Francji Północnej. Pamiętasz? No pewnie. Minęło zaledwie 9 miesięcy. A fakt. I podobnie jak tam, w Montserrat wystarczyła nam po prostu dobra kawa. A już w następnym odcinku pokażemy Wam dzieła największego architekta Barcelony, które stały się wizytówką miasta. Mowa oczywiście o Antonio Gaudim. Pewnie znacie to nazwisko. A jeśli nie, to wkrótce poznacie. Jeżeli dotrwaliście aż do tego miejsca, to w komentarzu wpiszcie, jakiego koloru jest Madonna w Montserrat. Podobał Wam się nasz film? To udostępnijcie go znajomym i dajcie kciuka w górę. Wasze suby też sprawią nam radochę. My jesteśmy TraveLOVE. A Wy do następnego odcinka nie przestawajcie podróżować. I niech słońce będzie zawsze z Wami. Adios amigos!